odcinków, a my dostaliśmy do tego odcinka najlepsze z nich! Perełki! A więc zróbcie również sobie swoją ulubioną herbatkę i oglądajmy! Pani robi wyliczankę, który palec by sobie tak uwalić, a dzisiaj wyuwalę ten palec. Dosłownie, nawet zgadłem! Co ty się stało? Ona miała jednego palca za dużo. Ale już potem miała normalnie 5. To jest nagranie z monitoringu. Wczoraj tutaj jechała Wiktoria i ona zrobiła coś takiego. Raz, dwa i trzy. Zmieści się? No i elegancko. Przejdź, jakby pan ochroniarz był taki wstrętny i stwierdził, a obniżę trochę ten szlaban. Ej, no jak nie płacą biletów, to ja bym była taka wstrętna. Człowiek zło. Taniec z palcami. To wygląda jak całkiem łatwe, jednak się okazuje, że nie. Czy ty to widzisz, co ten gość robi? Ja przetwarzam, czy to na pewno jest realne. Musimy spróbować. Raz, dwa, trzy. Nie działa. Czy to jest fidget spinner? Tylko, że jakaś taka wersja lepsza chyba. Fajna, bo są to takie zębatki. To jest najlepsze gadżet, jaki widziałem w tym odcinku. Na razie innych nie było. Ej, ale widzisz w ogóle, że on wrócił do normalnego kształtu? Zwróćcie uwagę, jaki kształt miał tutaj, a jaki ma teraz. Ma ten sam chyba, tylko jak szybko się kręcił, to była taka iluzja, czy nie? Może masz rację. Czy to jest jajko? To jest rysunek z jajka. To nie te święta. Ta pisanki jakaś będzie, tylko że jakaś taka turbo wykokszona. Ładna. To jest taka pisanka, jaką dostawali uczniowie, którzy zawsze mieli szóstkę z plastyki. Ja nigdy nie miałem. A, nie może to będzie mgiełka cytrynowa z tego. To takie rzeczy istnieją? Nie wierzę, ale bajer niezły, jak to jest prawdziwe. I widzę, że ten człowiek znalazł idealne zastosowanie na sok z cytryny. Prosto w twarz. No ale miała okulary. Znasz to uczucie, gdy masz puszkę coli, otwierasz ją, ale paznokieć ci zostaje w środku? Nie, ale zawsze się bałam, jak miałam zrobione te paznokcie. Sprawdźmy, jakiego pani znalazła to lifehacka, albo nie wiem co innego. Sumko sobie wrzuciła, okej. Okay. Ale to nie jest lifehack z otwierania. No nie. To jest lifehack pizza. Jeżeli wam również chodzi raz ta słomka tak latała, to zasubskrybujcie kanał teraz. Łączmy się w bólu. Ciastka plus chleb w słoiku. Co z tego może być, Skarby? Jak myślisz? Po dwóch dniach. Myślę, że pleśń. Jeden wielki grzyb. Sam ten właśnie wyrasta. Ale według tego planu powinny być ciastka miękkie z powrotem. Tak, może to są ciastka o smaku chleba. Albo chleb o smaku ciastek. Dlaczego niby? No bo skoro tyle czasu spędzają, a jest takie powiedzenie, z kim się zdajesz, takim się stajesz. Więc... A z tego wyjdzie jakaś mafinka. Z tego wyjdzie skarby mikstura X-ek w atomówkach. To będzie to. Widzisz, jak to wygląda? Wszystko jest czekoladowe. No opaść, ja widziałam te lifehacki. Ja mam takie pytanie do ciebie. To znowu. Skoro to widziałaś, to dlaczego mi jeszcze tego nie zrobiłaś? Bo po pierwsze ja tego nie mogę zjeść, bo mam alergię, więc nie robię ci. Jest mi tak przykro. Przez ciebie będę cały dzień płakał. Super! Ciekawe, czy dostał coś od nich. To jest trochę robienie takiego fanartu, nie? No, mega to wyszło. Ale zobacz, jaki w ogóle ten napis 3D jest. No, mega. To rzeczywiście wygląda, jakby ten napis wyrósł z tej kartki. Spodziewałeś się tego? Nie! Myślałem, że to są jakieś kartki papieru albo coś w tym stylu. A to jest farba. Chciałabyś tam sadzić rękę? Nie. Ja tam cały wskoczył. Ale to bym chciała zobaczyć. Jestem ciekaw, co on wykombinuje z tym majonezem. Na razie pozbierał pół kuchni do tego TikToka. I rozebrał blender. Tak, i zrobił z tego swój własny. Ojej. Co ten gość zrobił? To co to lifehack jest? Co to jest? To jest ten moment, gdy wszyscy ci mówią, że to sprawdzian z matmy jest proste, a okazuje się, że to jest sprawdzian z matmy. Czy to jest mata cukrowa? Tego się nie spodziewałem. Okej, dobry, ten lifehack jest jednak łatwy, jeżeli chodzi o watę cukrową. Łatwy to dużo powiedziane. Najgorszy moment to świata. Ty tak masz co chwilę. Ty, ale to jestem ja przecież to dokładnie tak. Z jakiego robiłem. Ja to nawet twoim znajomym robiłem, że wyciągałem te wszystkie dziwne rzeczy z tego telefonu. To wiecie, jak damska torebka, wyciągacie tam wszystko, jak wiertarka, śrubokręty, buty, ręczniki, ale wszystko. Ale w twoim plecaku tak jest. No coś w tym stylu jest. Nie mogę zaprzeczyć. Ale my nie mamy takiej pizzy. Ja sobie nigdy nie zwróciłem uwagi, czy te pudełka takie rzeczywiście są, że je można tak pozginać. Musimy zamówić Dominosa i sprawdzić to. Bo to wygląda jak wielkie uproszczenie sobie życia. Przenieśmy się do przyszłości. To jest przerażające, ale chciałabym taką walizkę. I widzisz, ona będzie sobie chodzić za tobą. To jest świat ekstra. Gorzej, jak się już przyzwyczajimy do tego i nie będziemy sprawdzać, czy faktycznie jeździ za nami, rozładuje się i zostanie. Tak, wy już jesteście kilometr za walizką, walizka czeka, ktoś ją weźmie.
czasie. Zawsze chciałam tak zrobić sama spodnie albo... Szkoda, nie? Kurtkę. Nie, nie szkoda, po prostu nie umiem tak. A, ale to przecież ja tak pięknie potrafię malować, to dlaczego mnie nigdy nie poprosiłaś? No to dam ci. Tak, bardzo chętnie to zrobię. A zrobisz mi takie? Tak. Dobra. O, ja to widziałam, to działa. Wyobraźcie sobie stłuczkę i zamiast iść do mechanika, to w sumie polewacie to czajnikiem i to taką rurką do kibla? No tak, w sensie, bo jak lejesz gorącą wodą, to materiał jest bardziej elastyczny, więc możesz siłą przepychaczki go wypchać. Z jakiegoś powodu nie chciałbym się chyba bawić zapalniczkami, ja zawsze się boję, że mi to wybuchnie. Ja bym nie chciała mieć takiego płynu do dezynfekcji. Ty się ciesz, skarbie, że ja nie mam takiego hobby w domu, żebym w domu ci majstrował z jakimiś zapalniczkami albo innymi wybuchającymi. A wiesz co, ja bym chciała, żebyś ty był majsterkowiczem, bo chociaż telewizor byłby powieszony pół roku temu. Ja bym cię teraz musiał jakoś pocisnąć, ale niestety nie mam na to pomysłu. Polewacie swoją bluzę, zginacie ją, wiem co to będzie. A, będzie farbowanko. Tak, dokładnie. Jak myślisz, na jaki kolor? Czerwony, niebieski czy żółty? Na kolory tęczy. Sprawdźmy. Polał ty na razie jakimś octem, albo nie, nie ma kolorów tęczy, to jest jeszcze to lepszy jest wzór. Wiele, chyba, czy co? Mega dobra bluza, ta bluza mi się o wiele bardziej podoba niż ta, co była na początku. Jeżeli wam też to zostawcie właśnie teraz łapkę w górę. Kładziecie szpilkę, balon pęka. Kładziecie wiele szpilek, balon nie pęka. Bo ta siła nacisku po prostu rozprowadza się. Rozproszona jest na wiele różnych takich punktów, a nie na jeden ostry. Fizyka z Wikcią. Chcecie zrobić swoją domową lampę. Ej, fajnie to będzie chyba wyglądać. Ale gorzej, jak to się rozleje. O nie, wyobrażasz sobie, jakby ta szklanka po prostu spadła z tego stołu, ile tam oleju i oliwy po całym mieszkaniu by było? Moglibyście się ślizgać na tej podłodze do końca życia. Ale do tego wystarczy, że dodajecie jakiś barwnik, mieszacie to wszystko i wlewacie. Macie! Wygląda spoko. Mega fajny, wygląda no. Fajnie, no. I macie to za kilka złotych w sumie. I dosłownie, a nie za 500. To jestem ja, gdy próbuję zrobić idealne koło na matematyce cyrklem, ale to nigdy nie wychodziło, a ten pan potrafi to zrobić w całkiem prosty sposób. Ej, ładnie to wyszło. Jak być artystą, nie będąc artystą? To się tak szybko kręciło, że myślałem, że to aż odleci i wyfrunie daleko. Ja już widzę tą animację. Gdy sadzicie jabłka na drzewie, ale jedno wam się spodoba najbardziej, i chcecie o nie dbać. Albo po prostu jesteście fanatykami Minecrafta. Ale czytowe! A to faktycznie tak działa? Nie wiem, w Minecrafcie tak działało. Mentos i cola! Oj, patrz, to się sobie 3, 2, 1, bang! I prosto w gościa. Wyobrażasz sobie, spacujesz sobie pięknym niedzielnym popołudniem, a nagle w głowę uderza cię butelka Coca-Coli? To byłoby coś, co byś wspominał przez całe swoje życie. To na pewno. Wow, widziałem to, nie? To jest Mark Rober pewnie. Albo David Dobrik. Któryś z nich na pewno to zrobił? Chyba David. David to chyba był, no. Tak, nawet jest tutaj, ale to jest coś, co chciałbym kiedyś zrobić. Ale ja nie wiem nadal, co to jest w ogóle. Ja też nie wiem. Wiem, że to się nazywa Elephant Toothpaste, ale coś, co mnie zawsze zastanawia, to jak oni to kurde sprzątają? Tak, jak to się utylizuje? Chyba, że to po prostu się zmniejsza później. Może. Ale to zawsze na cały ogród wybucha? I co się potem z tym robi? Albo dom sprzedaje, czy co? To ja. Nie! Ja mam nawet teraz... A! Jak mnie to zawolało, aż bo ja dokładnie mam coś takiego tutaj teraz. Jak ja bym to pociągnął, to bym zniknął. 3, 4. Mati, gdzie jesteś?